No dzień dobry moje kochane raki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest na ten tydzień, czyli od 7 do 13 czerwca 2021 roku. Pamiętajcie kochani, że są to czytania ogólne, nie będą rezonować ze wszystkimi, bierzcie tylko to co dla was, resztę zostawcie. Przypominam, że na chwilę obecną nie wykonuję czytań prywatnych i co? I zapraszam was na moją stronkę na Facebooku, link jest w opisie pod filmem, może was to zainteresuje. Kochani, jest gorąco, zaczyna się robić gorąco, także mam otwarte okno, więc jak będzie słychać jakieś trąbienie, tramwaje, hałasy, to z góry was za to przepraszam, ale przy zamkniętym po prostu nie wytrzymam. No i co? Zachęcam was do zostawienia łapki w górę, komentarza, jeśli macie ochotę, zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, będę wdzięczna. Dobra, raczki, lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może przydarzyć? Na co uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Praca, finanse i rada. Dobra. I jeszcze jedna karta. Opiekuńcza. No dobra. Inwencja twórcza. Ok. Inwencja twórcza. Popisz się swoją kreatywnością. Rozkoszuj się tajemniczą siłą twojej weny twórczej. Raki. No, no, no. Co będziecie fajnego tworzyć? Pochwalcie się w komentarzach. Dobra. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. No, dziewiątka kielichów, kochani. Widzę, że raki są szczęśliwe. Widzę, że marzenia się spełniają. Widzę, że są usatysfakcjonowani, kochani. Także tutaj cudnie, tutaj naprawdę fajnie. Widzę, że jesteście w pozytywnej energii. Macie dobry humorek. Wszystko układa się po waszej myśli. Z dziewiątką kielichów powiedziałabym tylko, żebyście nie spoczywali za bardzo na laurach w tym momencie, zwłaszcza jeżeli gdzieś tam sprawy się dobrze układają. Na waszą korzyść, kochani. Wiecie, korzystajcie z tej dobrej pasy i sięgajcie po więcej, tak? Po tą swoją dziesiątkę kielichów, tak? Dobra. O, a tu mamy takiego krabika. Prawie jak raczek. Prawie jak wy. Dobra. Co miłego się może wydarzyć? As pentakli, kochani. Jakiś początek w pracy? No, asy to zdecydowanie coś nowego. Pentakle to jest stabilizacja, to są finanse, to są fajne perspektywy na przyszłość. To jest ziarenko, które zasiane i pielęgnowane wschodzi, zapuszcza korzenie. To jest coś naprawdę konkretnego. Także, drogie raki, albo szykuje się jakaś nowa praca całkowicie, zmiana pracy, albo jakiś nowy projekt. As pentakli to może być po prostu zalążek czegoś nowego, kupno domu, zainwestowanie w coś, to może być nowy związek albo wejście na wyższy level związku, tak, zapuszczenie korzeni, to mogą być zaręczyny, to może być jakiś prezent od partnera, partnerki, który was mile zaskoczy, który będzie świadczył właśnie o tym, że kurczę, no chcę z tobą iść przez życie, tak, że to jest coś konkretnego. Także no bardzo, bardzo ładnie, moi drodzy, zobaczmy tego asa pentakli. As pentakli. Cesarz. No, kochani, także z jednej strony to może być związane właśnie z biznesem. Może sami jesteście sobie szefami, tak? Albo prowadzicie jakąś firmę, jakąś działalność, albo jesteście na kierowniczym stanowisku i tutaj inwestujecie w coś nowego, w jakiś nowy projekt. No, kochani, albo może zdecydowanie tyczyć się albo waszego męża, waszej żony, kogoś, z kim jesteście w stałym związku, albo właśnie wejścia na wyższy level, tak? Związku. Mhm. Cesarz, możecie mieć do czynienia z baranem. Pentakle to jest byk panna koziorożec. Wow, i czwórka buław. No, kochani. Wow. Powiem wam tak, że jeżeli jesteście w relacji, ale takiej niesformalizowanej, to kochani, zdecydowanie to może być sformalizowanie. To zdecydowanie może być ślub, to mogą być zaręczyny, to może być zamieszkanie razem. Jeżeli jesteście już w bardziej, jesteście w dłuższym związku, że tak powiem, to może być kupno domu, mieszkania, miejsca, w którym będziecie czuć się dobrze, stabilnie, bezpiecznie. Ale kochani, to też jest właśnie tworzenie czegoś stabilnego. Czy to w związku, czy to w pracy, kochani. Może tworzycie właśnie jakąś firmę, jakąś działalność, w której czujecie się dobrze,
która przynosi fajne korzyści finansowe, w której odnajdujecie się, w której współpracujecie z ludźmi, którzy nadają na tych samych falach. Jesteście właśnie tutaj szefami tych ludzi, że tak powiem, ale panuje taka rodzinna atmosfera, tak? Także, kochani, tu są szanse na stabilizację, czy to w związkach, czy to w pracy, czy założenie właśnie nowej działalności, czy jakieś właśnie, mówię, kupno domu, nieruchomości, zainwestowanie w coś. Tu są piękne perspektywy, kochani, na przyszłość, na stabilizację, na wzrost i na rozwój. No i tak samo powiem dla moich singli, bo chyba o tym jeszcze nie wspomniałam, że tutaj może przyjść jakiś baranek, albo jakiś inny znak, kochani, ale buławy tutaj mocno się zarysowały, czyli baran, lew, strzelec może być jak najbardziej. Ktoś, kto tutaj zechce Wam zaproponować właśnie jakąś stabilizację, jakiś konkret. Ktoś, kto widzi Was jako potencjalnego partnera na przyszłość, do budowania fajnej, stabilnej relacji. Więc bardzo ładnie. Dobra, na co uważać? Trójka buław. Właśnie o tym powiedziałam przy dziewiątce kielichów, kochani. Na ociąganie się i na stanie w miejscu. Jeżeli jest coś, co już osiągnęliście, to uważajcie, żeby nie spocząć na laurach. Czasami jest tak, że coś się samo zadziewa, a czasami trzeba temu pomóc. I w tym momencie, kochani, trzeba bardzo mocno temu pomóc. Jeżeli macie jakiś cel na wyciągnięcie ręki, jest coś, co bardzo chcecie osiągnąć, kochani, to nie stójcie na tym klifie i nie czarujcie swoją różdżką na zasadzie przyjdź do mnie, przyjdź do mnie, przyjdź do mnie, tylko trzeba ruszyć tyłeczek i się zabrać do działania i do spełnienia swoich marzeń. Także, kochani, brak ruchu będzie niekorzystny w tym tygodniu, więc działajcie, wykorzystajcie ten czas w pełni, żeby osiągnąć jakieś swoje marzenia, swoje cele, swoje pragnienia, po prostu. Dobra, co w miłości w takim razie zobaczmy? No, paść buław, no mówię, że szykuje się jakaś nowa droga. O ja cię, kochani, ścieżka, którą jeszcze nie szliście. To jest nowa ścieżka do eksplorowania, więc zdecydowanie albo jakaś nowa ścieżka w związku, nowe tereny, które będziecie bardzo, bardzo chętnie tutaj eksplorować, albo całkowicie właśnie nowa relacja. Pełna pasji, pełna zaangażowania, pełna właśnie takiej sensualności, seksualności. Taka wow, ognista bym powiedziała, drogie raki. Cudnie. Zobaczmy tego pazia buław. To jest na razie zalążek, tak? To jest paź, paź to jest zalążek. To jest początek drogi, to jest początek trasy. No ale kochani, kto wie, jak to się rozwinie. Patrzcie, co wypadło. Paź buław, paź buław. Także zdecydowanie mogą przyjść jakieś wiadomości odnośnie miłości, kochani. Dla moich osób, które są już w relacjach, to może być po prostu wyznanie miłości, jeśli jeszcze tego nie było, to może pójście na wyższy level związku, to może być takie większe zaangażowanie, głębsze, no ale kochani, no dla moich singli zdecydowanie to może być jakaś ognista oferta uczuciowa. Tu jest miłość, tu jest nowy począteczek. A tu są dwa pazie mówiące, hej, raku, jestem tobą bardzo, ale to bardzo zainteresowane. Idziemy na randkę? Wow, fajnie, podoba mi się to. Coś jeszcze? Weźmy jeszcze jedną kartę. Może coś więcej o tej osobie? Czekajcie, co nam wypadło? Trójka pentakli, wow. No, powiem Wam tak, że tu jest szansa na tworzenie fajnego związku, fajnej współpracy. Możecie poznać się w pracy, jak najbardziej, dla moich singli to mówię. Możecie poznać się w pracy, możecie poznać się gdzieś tam, jeśli chodzi o sprawy finansowe, zawodowe. No, ale tu jest szansa na tworzenie fajnego, stabilnego związku na przyszłość. Trójka pentakli zapowiada budowanie stabilizacji, budowanie czegoś solidnego, budowanie takiego bezpieczeństwa na solidnych, tak jak mówię, fundamentach. Więc to nie będzie romansik typu fiu w bziu, tylko wiecie, spotkamy się na jedno i dziękuję, do widzenia. Tylko tu jest szansa na zbudowanie czegoś naprawdę fajnego na przyszłość. No i tak samo dla osób, które są w stałych relacjach. No mówię Wam, że to jest pójście na jakiś wyższy level. Szczególnie jeżeli nie jesteście w takich sformalizowanych związkach, tak? To jest po prostu budowanie relacji tak na stałe, tak silnej, tak mocnej, że nie do rozerwania, tak? Pięknie. Naprawdę pięknie.
Trójka pentakli, jeśli chodzi o jeszcze moich raczkach w związku, to jest karta, mówi, że tutaj pięknie współpracujecie ze sobą, że się pięknie uzupełniacie, że nawet jeżeli są jakieś różnice w zdaniach, jeżeli są jakieś różnice a propos przyszłości, to pięknie dostosowujecie to wszystko do siebie nawzajem, tak? Słuchacie siebie, doceniacie siebie, szanujecie siebie i dzięki czemu ten związek pięknie, że tak powiem, buduje się na przyszłość. Bardzo ładna energia, naprawdę. Dobra, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. No, tu mamy kochanków, kochani, więc dla moich właśnie singli to może być ktoś z waszego otoczenia, jakaś bratnia duszyczka, która tutaj w końcu się odważy i coś wam wyzna. No, ale kochankowie co? Kochankowie to jest wybór z jednej strony, więc albo wy, albo ktoś tu może z waszego najbliższego otoczenia stać właśnie na takiej ścieżce, na takim rozdrożu, bym powiedziała, tak? Czy pójść w lewo, czy w prawo, co wybrać i potrzebować waszego wsparcia. Albo po prostu macie jakiegoś bliźniaka w swoim otoczeniu, który będzie potrzebował waszej jakiejś rady. Zobaczmy. Siódemka buław. Walka o swoje zdanie, walka o swoją pozycję. Ktoś tu bardzo chce obronić się przed kimś, przed czymś. Utrzymać jakąś swoją właśnie pozycję. Księżyc, coś jest ukryte, coś jest niewyjaśnione. I siódemka mieczy, kochani. I na spodzie ósemka kielichów, umiarkowanie i znowu kochankowie. Oj, 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 co tu się dzieje? Wydaje mi się, że tutaj możecie mieć jakiegoś manipulatora w swoim otoczeniu. Kogoś, kto ukrywa przed wami jakąś prawdę, że ma jakieś tajemnice, jest jakieś oszustwo, kłamstwo. I tutaj jest wymagane, żebyście to wy obronili się przed tą osobą. To może być ktoś spod znaku bliźniąt, ryby, trygon powietrza, czyli bliźnięta waga wodnik, baran, lew, strzelec, tak? No właściwie każdy, tak? Tu mamy jeszcze te kielichy. Ale tu jest informacja dla Was, żeby odciąć się od tej osoby, żeby obronić bronić swojego zdania, bronić swojej pozycji. To może być ktoś, kogo uważacie za przyjaciela, to może być ktoś, kogo uważacie wręcz za taką bratnią duszę, za kogoś, kto, nie wiem, właśnie zawsze Was wspierał, zawsze Wam pomagał. Ale kochani, ta osoba nie ma szczerych zamiarów. Ta osoba ukrywa coś przed wami, albo kombinuje coś za waszymi plecami. Mogą być jakieś plotki, mogą być jakieś obgadywania, ale mogą być jakieś grubsze sprawy. Także uważajcie. Tutaj jest wymagane od was, żebyście bronili swoich racji, bronili swojego stanowiska. I jeżeli to będzie konieczne faktycznie odejść od tej osoby, odciąć się od tej osoby i pójść po swoje szczęście tutaj gdzie indziej, bo wy widzicie to szczęście gdzie indziej, spełnienie marzeń gdzie indziej, a ta osoba może być po prostu dla was jakaś toksyczna, niekorzystna. Także tutaj wiecie, cierpliwość, umiarkowanie, stabilizacja, postawienie na swoim i dokonanie jakiegoś właśnie wyboru. Znowu ci kochankowie. Zgodnie z sobą, tak? No, przyjrzenie się tej osobie z innej perspektywy, wisielec, i pójście w nową drogę, kochani. Także przyjrzyjcie się osobom w swoim otoczeniu, bo możecie mieć po prostu jakiegoś nieszczerego przyjaciela. No, uważajcie, kochani. Uważajcie, bo ta osoba może po prostu coś kombinować za waszymi plecami, coś chcieć wam odebrać. Was oszukać, ukrywa coś i to takiego naprawdę niedobrego, bym powiedziała. Widzicie ten szyderczy taki uśmieszek? No, uważajcie. Dobra, praca i finanse, kochani. No, rycerz kielichów. Idziecie tutaj ze swoją jakąś pasją. Bardzo fajnie, działacie. Tu już się zaczyna działanie. Jeżeli tutaj ten as pentakli, cesarz, czwórka buław oznacza właśnie nowy projekt, nową pracę, to tutaj idziecie po prostu za głosem serca, za głosem swojej intuicji. Ruszacie do działania, do boju. Mimo przeciwności, mimo że pływacie w morzu pełnym rekinów, tak? Mimo że jest dużo konkurencja na rynku, to wy idziecie za swoim marzeniem, za swoim sercem, za pragnieniem swojej duszy. I to jest piękne, kochani. Fruniecie na tej miotle tacy pełni optymizmu, że cokolwiek sobie nie wymarzyliście, to się wszystko spełni. Bardzo, bardzo ładna energia. Zobaczmy tego rycerza kielichów.
szóstka pentakli. No i kochani, to jest fajna szansa na stabilizację finansową. Szóstka pentakli mówi o tym, że jeżeli idziecie tutaj w coś nowego, finansowo to się Wam bardzo, ale to bardzo opłaci. Ale szóstka pentakli może też świadczyć o tym, że dostaniecie jakieś wsparcie z zewnątrz. Szczególnie jeżeli teraz zakładacie jakąś firmę, jakąś działalność, potrzebujecie pieniążków na ulokowanie ich właśnie w jakiś tam dany projekt, kochani, to tutaj możecie dostać właśnie jakieś wsparcie, nie wiem, z urzędu, od kogoś, jakąś pożyczkę, która ułatwi Wam po prostu pójście za tym marzeniem, tak? Coś jeszcze... Dwójka mieczy. No, możecie być troszeczkę, kochani, niezdecydowani, czy to jest aby na pewno dobra droga. Także może być taki mały mętlik w głowie, troszeczkę takie, wiecie, niezdecydowani, czy aby na pewno to wyjdzie, czy aby na pewno robię dobrze. Oj, co nam wypadło? Robicie dobrze, kochani. Dziesiątka pentakli i gwiazda na spodzie. Wow, raki. To jest bardzo dobry kierunek. Kochani, to jest bardzo dobry kierunek, więc jeżeli macie jeszcze jakieś w głowie takie zastanawianie się, czy pójść w to, czy nie pójść w to, czy robię dobrze, kochani, robicie dobrze. Idźcie za głosem serca, patrzcie, co macie. Szóstka pentakli, równowaga finansowa, dodatkowa kasa, dziesiątka pentakli, satysfakcja, bezpieczeństwo, budowanie swojej spuścizny, budowanie czegoś stabilnego, cudownego i na spodzie gwiazda, spełnienie marzeń. Spełnienie marzeń, moi drodzy. Na spodzie macie diabła, więc uważajcie tylko, żeby ta wasza taka ta mroczniejsza strona nie przejęła tutaj kontroli. Jakiś materializm, jakieś kombinacje. Uważajcie również na toksyczne osoby w swoim otoczeniu. Być może ta osoba tutaj będzie próbowała coś kombinować, ale jeszcze na spodzie mamy Rydwan, waszą kartę, drogie raki. Świadczy to o tym, że nieważne, jakie utrudnienia będziecie mieć na swojej drodze, idziecie po swój sukces i uda Wam się pokonać po prostu te wszelkie przeciwności i osiągnąć swoje spełnienie marzeń, swoje szczęście, swój nowy początek i swoją radość, swoją jasność, swoje słońce, kochani. Cudnie! Bardzo dobrze, idźcie za swoimi marzeniami, a przyniesie Wam to naprawdę fajne korzyści finansowe na przyszłość. I rada! Dziewiątka buław. Ojoj! Nie przestawaj walczyć. Nie przestawaj walczyć, tak bym powiedziała. Dziewiątka buław. Cokolwiek to jest, cokolwiek, jakiekolwiek przeprawy nie miałeś, drogi raku, czy to w pracy, czy to w życiu osobistym, czy w miłości. Możesz czuć się momentami zmęczony, możesz czuć się poraniony, możesz czuć się przytłoczony tym wszystkim. Może w przeszłości było tak, że cokolwiek tam, w cokolwiek nie inwestowałeś, nie inwestowałaś, nie wypalało albo dokładało Ci po prostu zmartwień. Ale kochani, jeszcze jedna bitwa przed Wami. Nie poddawaj się. To nie jest czas na poddawanie się. To nie jest czas na stanie w miejscu i gapienie się w przestrzeń. To jest czas na działanie. Wykorzystajcie ten ostatni ten taki podryw. Nie wiem, jak to nazwać. Wiecie, o co chodzi. Taki ten flow po prostu, bo tutaj macie piękne karty, tutaj pięknie zacznie się wszystko układać, mimo jakichś nawet przeciwności w formie osób, które niekoniecznie Wam dobrze służą, uda Wam się to pokonać i osiągnąć swoje marzenia, swoją stabilizację, swoje bezpieczeństwo, miłość, szacunek, spełnienie marzeń, kochani. Ostatnia bitwa przed Wami. Nie poddawać się, raki. Walczyć. Walczyć o siebie, walczyć o swoje marzenia. To jest idealny czas na to, kochani. Wykorzystajcie to. Bardzo Was proszę. Popiszcie się swoją kreatywnością, kochani. Dobra, to by było na tyle, drogie raki. Życzę Wam cudownego tygodnia. Mówię, uważajcie tylko na ewentualne podejrzane osoby, a tak to naprawdę nie macie się czym martwić. I tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego, kochani. Buziaki. Pa, pa.